Cześć, ja jestem Katana Driver i dzisiaj pokażę wam, o co chodzi z Drift Buildem. Bo tak, coś takiego istnieje w The Crew. Ja dobrze wiadomo, są części, są różne części z różnymi bonusami. Są te lepsze części, są te gorsze części. Więc stworzenie buildów jest jak najbardziej możliwe. Ale no cóż, dzisiaj pogadamy o Drift Buildzie. Drift Build powinien nam sprawiać, że nasz samochód będzie się wspaniale ślizgać i będzie można robić niesamowite drifty, ale mówimy o samym drifcie w The Crew. The Crew, jak dobrze wiadomo, driftowanie nie jest zbyt proste, tak? Jedyne miejsce, gdzie możemy sobie dobrze podriftować, to jest dobrze znane górskie stany, północna część górskich stanów. Ale my chcemy driftować na ulicy, bo według mnie przynajmniej prawdziwy drift to jest drift na suchej nawierzchni, na suchych ulicach miast i tak dalej. Po prostu na jakimś suchym asfalcie. Może w ten sposób. No i co potrzebujemy, żeby zrobić taki drift build? Zacznijmy od początku. Na przykład kupiłem sobie nowego Skyline'a. Załóżmy, bo jeszcze widać, mam go stringowane go do pewnej specyfikacji. Albo załóżmy, że sobie mam oryginalnego Skyline'a i po prostu kojarzy mi się z driftami, tak? Tokyo Drifty, Fast and Furious i takie inne sprawy, tak? Ogólnie tunelskie samochody mi się kojarzą z driftami. Chciałbym sprawić, żeby mój wspaniały Nissan driftował jak szalony. No cóż, trzeba przejść przez trzy etapy. Pierwsze co? Potrzebujemy specyfikacji off-road. Choć Drift Build może działać nie tylko na off-roadzie, możecie go spróbować zrobić go na innych specyfikacjach, na przykład na ulicznych lub wyczynowych, ale rezultaty na pewno będą gorsze niż na off-roadzie. Dlaczego? Spójrzcie. Biorę off-roada. Poczekajcie, jeszcze małą zmianę muszę zrobić, której zaraz wam powiem, żebyście widzieli różnicę. Albo jeszcze lepiej zrobię, tak? Z pewnością większość was jeździ na smoganiach. Spójrzcie. Na czymś takim, jak widać, już mój Skyline coś tam się ślizga, nie? Tak, wchodzi już w miarę ładnie na zakręta, ale to jeszcze nie jest doskonałość. Nadal jest dość duża przyczepność tego samochodu. Więc co możemy zrobić? Wiesz, drugą rzeczą właśnie jest zmiana pomocy przy sterowaniu dla zawodowców po angielsku hardcore. Okej, włączamy tą opcję. Zobaczmy, jaki jest rezultat. Chcecie, potrzebuję jakiegoś innego zakrętu i się rozpędzić. Okej. Jak widać, jest już pewien rezultat. Ale to jeszcze nie wszystko. Może sprawić, że nasz samochód będzie naprawdę robił niesamowite długie drifty. I to jest właśnie ta ostatnia część, czyli Drift Build. Raczej częścią tego Drift Builda jest off-road. Zmiana specyfikacji na off-road, ale główną częścią jest to, co wam zaraz pokażę. Czyli wracamy do HQ. KG po polsku, trochę dziwnie dla mnie. Kwatera główna. Wchodzimy do warsztatu. I tak, potrzebujemy części na 50 poziomie, najlepiej na 50, najlepiej części, które mają przyspieszenie. Wiem, ciężko to zdobyć, ja na przykład nie mam tych części, tak? Nawet nie wszystkie części mam na 50 poziomie, mam tylko chyba dwie tutaj. Jedną mam na 49, jedna na 42, 3. Ale i tak będzie widoczny duży rezultat. I co musimy zmienić? Potrzebujemy także części na 10 poziomie brązowe. Spójrzcie, o co mi chodzi. Idziemy do... Zaczynamy od opon. Opony zmieniamy na 10. Jaka jest różnica? Spójrzcie na przyczepność. Z mamy 4436 przyczepności, bez mamy już 4000. Ok, instalujemy. Dalej, hamulce nie, zostawiamy zawieszenie. Zmieniamy. 3800. Akceptujemy. Zmieniamy tutaj. Następne 3500, okej, dalej 3300, proszę bardzo.
Co prawda redukcja masy traci dużo przyspieszenia, ale o to się nie musimy martwić. Chodzi nam głównie o przyczepność, ale im będzie także większe przyspieszenie, tym jakby nasz samochód szybciej będzie tracił kontrolę, raczej będzie szybciej tracić przyczepność z asfaltem. Okej, i to jest wszystko, co potrzebujemy. Sprawdźmy, jak teraz nasz samochód się ślizga. Spójrzcie teraz na tą różnicę. Patrzcie, to nie było przy wysokiej prędkości. Widzieliście to? To Drift Bullet naprawdę działa. O, tu nie ma skrętu. Okej. Lepiej wam to zaprezentuję w takim moim ulubionym miejscu. Są to doki Bayonne. Bayonne, nie wiem jak to się wymawia po angielsku do końca. Jest akurat noc, więc trochę taki będzie mały klimacik. Doki, japoński, azjatycki, trenerski samochód. No i zobaczmy, jak to nam się tutaj sprawdza. Jest tu parę fajnych zakrętów. Codziennie tutaj przychodzę, żeby sobie podriftować takim samochodem. Jak widzicie, nie najgorzej, naprawdę. Nasz Skyline się ślizga i to masakrycznie. Za długi zakręt, myślałem, że na jednym, że ten nawrót jakby duży chciałem na jednym boku zrobić, ale był jednak za szeroki. O, teraz źle wszedłem. I co? Tylko w śniegu może driftować? Oczywiście, że nie. Drift Bullet działa i powinien działać na wszystkich specyfikacjach, ale oczywiście najlepszy rezultat będzie na offroadzie, bo sama specyfikacja offroad ma to do siebie, że ma dość słabą przyczepność. Na innych specyfikacjach może to wyjść trochę gorzej. Ach, mogę w lewo pojechać, ale dobra, już ominmy to. Jeszcze żeby ten filmik trwał w nieskończoność. Tutaj ostrzejszy zakręt. Okej, i przejdźmy teraz ten szerszy zakręt. Spróbuję go na innym boku to zrobić, że tak powiem. Muszę dobrze wejść. No i pięknie, widzieliście to? Spróbujcie to zrobić bez tych części. Na pewno wam się to nie uda. W sumie możemy to sobie porównać. Wrócimy do miejsca przed tego zakrętu. Nawet przed tym zakrętem, żeby mieć mały, trochę większy rozpęd. I założę tym razem części. Auto equip. Ok. Mam teraz wszystkie platynowe części i zobaczmy, czy mi się uda coś podobnego zrobić. Już odczuwam różnicę. Może wy nie widzicie, ale ja przy jeżdżeniu odczuwam. No dobra, teraz nie mogłem dobrze wejść. Spróbujmy jeszcze raz dla pewności. Szybko podróż. Lub. Przynitrujemy jeszcze, żeby była większa prędkość. Spróbujmy jeszcze raz wejść. Może tym razem mi się uda. No, nie do końca, jak widzieliście. O wiele ciężej jest wchodzić. O wiele szybciej zyskuje przyczepność nasze auto, więc Drift Bullet rzeczywiście działa. Ale no cóż, spróbujmy na innym aucie, przy innej specyfikacji. Przykład wyczyn.
Najlepiej wybierać auto tylnonapędowe. No, z napędem na 4 będzie gorzej, ale spróbujmy przy moim Nissanie 370Z. Zainstalujmy w nim Driftboost. Szybki skok. Warsztat. Sorry, nie tu. No. I tak, oponę. 20 poziom niestety. Jak widać, przyczepność tego auta jest o wiele, wiele większa. Będziemy ją mieli na poziomie niestety tylko 5500, ale różnica jest także w przyspieszeniu. Okej, zobaczmy jak nam będzie się driftowało w specyfikacji wyczynowej. O cholera. No dobra, jest o wiele ciężej, bo mi samochód próbuje od razu pączka robić. Co wcześniej ten Nissan tego nie robił, powiem szczerze. Powiem szczerze, że to jest dopiero moja druga próba zainstalowania tego w nim. Już na różnych autach próbowałem i były różne skutki. Teraz będziemy mieli także taki większy nawrót, choć może on nie jest taki dosłowny, ale dobra. No i spróbujmy. Może jakbym bardziej ogarnął, coś by tu się udało, ale do drift builda w dekrut, do driftingu w dekrutażgrze trzeba się przyzwyczaić. O, patrzcie, to było nawet. Spróbujmy dalej. Okej, następny zak. W sumie nawet nie najgorzej. Tam mi to wychodzi przy tym samochodzie. By trzeba jeszcze spróbować zainstalować tę część na przyspieszenie i zobaczyć, jakie wtedy będą rezultaty. Może jeszcze lepsze. Och, cholera. No. Głupia policja. Ja tu próbuję normalnie driftować, a ci chcą mi przeszkodzić. Z pewnością na tym zakręcie mi przeszkodzą. Jak nie na tym, to na następnym. No Boże. Dobra, no i jej chyba pora uciekać. Rozprawić, żeby mnie zgubili. Cholera. Naprawdę ostro rzucam tym samochodem teraz. Okej. O, nic nie mogę zrobić. Na sakra. Mogę nawet zmienić, założyć platynowe części. Jezus Maria. Dobra, pora spierniczać. I przy okazji kończyć ten filmik. No chciałem tutaj zadriftować, ale niestety. No czemu drugi poziom? Boże. Jezu, za co? Ja przy tej specyfikacji to chyba ich nie zgubię. Dobra, aż resztujcie mnie. Zapłać. Dajcie mi spokój. Dobra. To tak wygląda Driftboost. Jak widzieliście, najlepiej działa na offroadzie. Ale różne samochody mogą różnie na to oddziaływać. Polecam wam próbować to na autach tylnonapędowych. Na przednich napędówkach wiadomo, jak to może się to skończyć. Na samochodach z napędem na 4
Może, może, nie wiem. W końcu to jest napęd na 4 i przednie koła też pracują. Chodzi o to, żeby tylne koła straciły przyczepność, a przed nimi tylko kontrolować skręt. Tak? O to chodzi w drifcie. Dobra, to chyba tyle, co chciałem wam pokazać. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie, subskrybujcie, jeśli wam się spodobał kanał i tak dalej, i tak dalej. Więc do zobaczenia w następnych filmikach z The Crew. Jeszcze coś się pojawi. Hej, siema i cześć.